Jestem już co prawda laureatem tej nagrody, natomiast ta powtórna nominacja jest oczywiście dla mnie, jak, no, jak każda nagroda, wyrazem jakiejś jednak środowiskowego uznania, więc jest to bardzo cenne. Każdemu człowiekowi jest przyjemnie, jak się go docenia, więc jest to jakiś rodzaj docenienia mojej pracy. Drugi koncert wiolonczelowy powstał z inicjatywy mojego przyjaciela, wybitnego wiolonczelisty Marcina Zdunika. Starałem się w tym utworze dokonać jakiejś takiej syntezy moich poszukiwań związanych z czasem w muzyce. To jest utwór, który z jednej strony posiada jakąś żelazną konstrukcję matematyczną, ale starałem się też rzeczywiście, żeby, no mówiąc kolokwialnie, był komunikatywny, żeby przemawiał do po prostu do melomanów, do ludzi interesujących się muzyką. Zależało mi, żeby w tą taką żelazną konstrukcję matematyczną wlać jakąś silną, taką ludzką emocję.